enemy's on the way! Move faster, Grunts, or I'll throw you at them myself! Spirit of Fire, we have eyes on the first portal and we're returning to base. Looks like we're not gonna make it back without a fight. I've got no problem with that. This time we came prepared. Drone, I've marked the first portal on your map. Thanks, Isabel. We've got our orders, team. Neutralize every portal we see until we reach the banished portal controller. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Nadszedł czas, kiedy możemy się wszyscy zabawić Halo Wars 2. Jeszcze teraz, chyba w momencie publikacji tego filmu, ta gra jest dalej głównie dostępna dla osób zamawiających ją przedpremierowo z Ultimate Edition. Czyli no, dostaliśmy je trochę parę dni wcześniej. No i można się już bawić Halo Wars, wyczekiwaną grę z uniwersum Halo, i pokażemy sobie jedną z misji, jak to się prezentuje. Jestem gdzieś w połowie kampanii i póki co jestem niesamowicie usatysfakcjonowany. Jako gra z serii Halo sprawdza się to po prostu fantastycznie, a jako strategia jest to naprawdę fajne urozmaicenie. Przejmowanie Spartan w pełnej klasie. Jest to naprawdę świetne urozmaicenie, rozbudowanie idei bardzo dobrej pierwszej części Halo Warsów. No i generalnie bardzo dobra produkcja. Zaczynamy tę misję bez bazy. Dość sporo misji tak zaczynamy. Miałem chyba dopiero jedną, w której dostaliśmy bazę na starcie. Zbieramy zasoby trochę inaczej niż w poprzedniej części. Idziemy, idziemy. No i zaraz może dopchamy się do jakiegoś miejsca na rozbudowę. W tej misji mamy niszczyć o takie miejscówki urządzenia, które kontrolują teleportery, dzięki czemu no... Wygnańcy, czyli tutaj ci przeciwnicy, mają nad nami sporą, nad bohaterami tej produkcji mają sporą przewagę taktyczną. No, mamy te jednostki, są Spartanie, którzy mogą wykonać taki fajny naskok. Mogę to zrobić tutaj? Mogę. Bach. A jak to zrobimy na pojazd, to przejmą go. Tutaj właśnie Spartanie przejął nam pojazd, to jest oczywiście upiór czy zjawa. Mamy też podstawowych Marines, którzy są średni na wszystko. Mamy piekielnych, którzy mają miotacze ognia, którzy są najlepsi przeciwko piechocie. No i cyklopów z danych poprzedniej części, którzy służą jako jednostki przeciwpancerne. Jedziemy dalej. Gram, jak widzicie, na PC-cie. Na razie takiej formie tutaj się głównie z tą grą bawię. Generalnie detale są raczej niskie tu ustawione. Dobrze, wyślijmy tutaj może cyklopów na niego, żeby nakopali trochę jednostką pancernym. O, trochę wsparcia z powietrza, czyli przechrój przez wszystkie jednostki prawie. I to jeden z bohaterów tej produkcji. Wygląda całkiem fajnie w tej całej zbroi. I z nim rozprawimy się za chwilę. Będzie kolejna nowinka, jaką są walki z bossami. Dobra, lotnictwo i przeciwpancerne na tych dziadów. A resztę rozwalić piechotę. I to, raz, dwa, raz, dwa. Zanim przybędą posiłki. Dobrze. A! Uwaga! Urozmaicenie w misji, nie mamy przejścia. I prosimy o zrzucenie bazy. Przybyła nasza baza. Generalnie wszystkie budynki są dostarczane ze Spirit of Fire w takiej właśnie formie. I oto mamy bazę. Prosimy zasoby na początek, energia i surowce, a potem po kolei koszary, lądowisko, garaż i resztę na zasoby przydzielimy. Jest jeszcze zbrojownia, która nam daje ulepszenia, ale wiem, że jest bardzo dużo takich minibaz na terenie w obrębie misji i nimi się zajmiemy trochę później. No, kolejny rodzaj przeciwników, bruty, czy zwierzaki, jak chcę polskie tłumaczenie, z jumppackami. O, lotnictwo. Co jednostki, które nie mogą atakować lotnictwa. Trzeba być na wszystko przygotowanym. Dobra, chyba się udało. Idziemy pozbierać zasoby. Trochę tu, trochę tam. Od razu ulepszymy. I czekamy na cyklopów. Cyklopy to będzie coś
w co pójdziemy mocno. No i nie zapominamy o zabezpieczeniu bazy, tutaj mogą się wszelkie rzeczy dziać, a raczej poprzez specyfikę tutaj sterowania, czyli głównie zaznaczanie wszystkie jednostki na mapie, to nie bardzo mam możliwość zostawienia kogoś na obronie. Znowu gościu ucieka, żeby jakoś zetizować wielką walkę na sam koniec misji prawdopodobnie. Może to i zaspoiluje, że w obrębie jednej z pierwszych misji już się z nim walczyło. Tak więc albo to będzie zupełnie inna walka, albo to będzie powtórka. Dobra, cyklopy naprzód. Wsparcie powietrzne tutaj rozwalić przede wszystkim inżyniera, który tutaj leczy. Dobra, możemy się trochę wyleczyć. Trzymajcie się tutaj, chłopaki. Umiejętności tutaj prosto ze Spirit of Fire. No i rozwalamy. Nie przejmujemy się tutaj niczym. Rozwalić, dobra. O, są takie bastiony, wieże, które no całkiem nieźle dają kopa zwykłym jednostkom. Myślę, że tutaj sobie wstawimy jeden taki bastion. Chłopaki już ostrzelają tutaj bazę wroga, a my oczyścimy tutaj. O, i tutaj prawdopodobnie dostaniemy właśnie miejsce na parę mniejszych. No i co, spróbuję przeciwlotnicze pójść tutaj. Kolejny portal. No, już nawiązaliśmy walkę z przeciwnikiem, widzę. W ogóle fajną z funkcją to jest jeszcze z poprzedniej części. Ohoho. To zgadnie, co tu się stało. Mój biedny cyklop leci poprzez obszar bombardowania. A to wszystko przez zaznaczanie jednostek. Dobra, tu idzie samotny. Tam chyba oberwał na stałe. Dobra, rozwali go. I miejsce na bazę kolejną, dobra. Nie będziemy już biegać całą mapę. To wszystko ulepszone, mam nadzieję. O, tu są ulepszenia jednostek zmotoryzowanych, lotnictwa. Ja to poproszę wszystko. O, to leci nasz chyba. No, wymiana uprzejmości. I się wpakowałem w wielką bitwę, zdaje się. Dobra, zobaczymy skok Spartanina w akcji. Wow. No, wszyscy to oberwali porządnie. Dodatkowe zadania porobione. Mamy jeszcze te. Są. Dawajcie cyklopy na huntery. A, Spartanin w czołgu ich wykończy. Ten tutaj też. A ci tutaj robią prawdziwy pogrom. No i chyba jest ok. Spartanie kontrolują tutaj piechotę. Lotnictwo rozwala. Przeciwpancerny pilnują. Ej, rozwalcie ich. Zobaczymy sobie skuteczność cyklopów na pancerne jednostki. Bach, 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 bach. Koniec. Sprawnie całkiem, nie? Czy te były trochę nieżwawe takie. Mamy to urządzonko, czy nie? Tam chyba, dobra, dawać. Wiecie co, wyjdźcie tam, a lotnictwo rozwali do końca. No, baza zniszczona, teraz teleporter.
do końca. I to będzie to. Podczas gry zbieramy takie świecidełka. To są swego rodzaju znajdźki. O, jeden tutaj zabłąkany został. Przejmiemy tutaj bazę. No i będzie trzeba się wrócić trochę po posiłki. Cię się naprawcie wszyscy. Levelują, widzę bardzo ładnie. Dobrze zainwestowałem w jednostki, wieżyczki przeciwlotnicze. Bardzo się to przydaje. O, jesteśmy większą siłą. Możemy przejść prawdopodobnie do ostatniego starcia. Zobaczmy, co tu się podzieje. Surprising amount of control over the Ark system so far. There's no telling how he'll use that against you. But with that control, how long will it be before they figure out how to make a halo? We won't give him the chance, Isabel. I'm there. Almost too easy. No to już będzie za chwilkę prawdopodobnie wielki sukces. Dobra, lecimy tu. Cyklopy rozwalają pancerne. Spartanie piechotę. Możemy sobie nawet zbudować tutaj wieżyczki własne, bardzo się to przyda. Ale ogólnie wszyscy mają tu się rozwalić. No i ciekawe, co się dzieje. O, o i tak wygląda mniej więcej walka z bossem w tej grze. Ohoho, ostrzał. Uciekajcie, uciekajcie, Wolveriny dostaną po tyłku. W międzyczasie może poprosimy to tutaj. I pokażemy wam kolejną umiejętność dowódcy, czyli ostrzał. Ale oberwał. Tu niech się buduje, oczywiście niech się buduje. Jest wieżyczka, zrobimy przeciwpancerną, przecież gość jest przeciwpancerny. Rozwalić ich tutaj, będą mnie tutaj denerwować z daleka. Nie poddajemy się, budujemy dalej. Nie dać mu się zregenerować. Dawać Spartanie. Uciekamy, uciekamy. A gdzie on uciekł? Dobra, tam on się regeneruje. A to nie oznacza nic dobrego. Oho, strzeliwują nas. Oho, celują w nas, uciekać. O, trafili. Trafiają. Nie mamy tu niestety jeszcze. Przetrwać jak najdłużej. Leci? Sieknie nas? Nie, gdzieś daleko. Brać go. Spartanie, jeden. Drugi. Inżynierowie próbują go naprawić, nie uda wam się to. Dobra, uciekamy, uciekamy dalej. A, jest całkiem nieźle. Emocjonująca walka z jednym gościem w RTS-ie. Jest. I prawdopodobnie się udało. To jest koniec tej misji. Zobaczyliście kawałek rozgrywki bez map, bez bazy, budowanie bazy oraz walkę z bossem. To jest dość typowa misja, w której musimy niszczyć kolejne miejscówki i przemieszczać się po mapie. Póki co jestem bardzo zadowolony z tej gry, kampania zapowiada się na przynajmniej równie dobro jak w przypadku Halo 1. Możecie śledzić Let's Play'a, który bardzo sprawnie tutaj jest publikowany na kanale. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością kampanii, to zerknijcie tam. Zobaczymy sobie jeszcze skirmisza, granie kowenantami oraz dwa tryby multiplayerowe. Misja wykonana, ja wam dziękuję za uwagę. No i zachęcam do sprawdzenia Halo Warsów 2. Cześć!